Cześć, ostatnio na moim kanale pojawiła się taka filmowa prezentacja modelu Stratum GTX od Revita, takiego kompletu adventure'owego. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o technikaliach, o tym, jak jest skonstruowany Stratum GTX i dlaczego uważam, że warty jest uwagi. Zapraszam na prezentację. Model Stratum GTX, jak sama nazwa wskazuje, to warstwy i to jest cały klucz tutaj tego zestawu. Jeżeli ktoś lubi ubierać się warstwowo, a myślę, że większość z nas na motocykl ubiera się warstwowo, to właśnie ten model Stratum może zainteresować. Wydaje się godny uwagi. Mamy tu tak naprawdę dwie warstwy. Jedna warstwa, pierwsza bazowa warstwa, to jest ta, którą mam na sobie. To jest kurtka i spodnie, które są przeznaczone moim zdaniem do jazdy w takie bardzo ciepłe dni. Mamy tutaj kurtkę z dużymi panelami meszowymi. Panele meszowe na rękawach, z przodu i z tyłu, z dwóch różnych materiałów. Na rękawach, tam gdzie są te miejsca mniej narażone na przetarcia, mamy inny mesz z dużymi otworami, natomiast steel mesh w tych miejscach na klatce piersiowej i na plecach, które mogą gdzieś tam ulec przetarciu, czy muszą nas po prostu ochronić. Natomiast mamy tutaj naprawdę bardzo dużą wentylację, dlatego ten zestaw, ta pierwsza warstwa jest dedykowana do jazdy właśnie w takie bardzo ciepłe dni. Nie mamy tutaj żadnej kontroli nad wentylacją, nie ma zamków wentylacyjnych, nie ma jak zamknąć tej wentylacji. Jedynym sposobem na zamknięcie tej wentylacji jest wykorzystanie warstwy kolejnej, tej drugiej, ale tej zewnętrznej, ale o niej za chwilę Wam powiem. Jeżeli chodzi o ochronę, to mamy tutaj kurtkę, która trochę przypomina zbroję offroadową, natomiast ma oczywiście ochraniacze na łokciach, na barkach, na plecach. To wszystko na drugim poziomie bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o protektory na klatkę piersiową, to mamy dwie kieszenie, które możemy wykorzystać, więc opcjonalny protektor też jesteśmy w stanie tutaj zamontować. Sama kurtka ma też wewnętrzny taki pas biodrowy, więc możemy naprawdę dobrze ją dopasować. Ten protektor pleców nie lata w tej kieszeni. I niech Was wygląd nie zwiedzie, dlatego że ta warstwa jest certyfikowana na drugim poziomie, czyli na podwójnym A. Więc mamy spokojny tutaj zestaw, który możemy użytkować na drogach asfaltowych. Do takiej jazdy turystycznej została ona zaprojektowana. Podobnie jest oczywiście ze spodniami. W spodniach mamy duże panele meszowe na udach i z tyłu nad kolanami też panele meszowe z tego właśnie meszu z dużymi otworami. Mamy materiał odporny na ścieranie, skórę, która chroni nas przed silnikiem, przed przetarciami podczas jazdy na motocyklu. Spodnie mają zmężane nogawki, to jest dość ważna rzecz, więc musimy je wpuścić jakby do buta, czy to adventure'owego, czy buta offroadowego, ale są skonstruowane te spodnie tak, jak w zasadzie spodnie offroadowe. Spodnie mają protektory kolan na drugim poziomie i protektory bioder na drugim poziomie bezpieczeństwa. Tą pierwszą warstwę, kurtka, spodnie, możemy spiąć krótkim zamkiem, który jest zarówno w kurtce, jak i w spodniach. I jeszcze myślę, że warta uwagi jest kwestia kieszeni, bo przecież to jest istotne, jeżeli chodzi o podróżowanie, o adventurowanie. Nie jest to typowy adventurowy komplet, więc nie ma tu dużych kieszeni. Ta pierwsza warstwa jest wyposażona w dwie małe kieszenie, dość płytkie, i dwie wewnętrzne. Kurtka została wyposażona w kieszeń na plecach, do której możemy zmieścić warstwę zewnętrzną, jeżeli się bardzo postaramy. I na plecach również jest kieszeń na hydrobaga, więc możemy dodatkowo jeszcze w system nawadniający wyposażyć się. Więc patrzycie w tym momencie na komplet, który jest do jazdy w letnie dni, zarówno po asfalcie, jak i do jazdy w terenie. Jeżeli chodzi o system dopasowania, bo o tym może jeszcze nie powiedziałem, to tak, jeżeli chodzi o spodnie, to mamy dopasowanie oczywiście w pasie, natomiast jeżeli chodzi o kurtkę, to mamy ściągacz w pasie i napa na przedramieniu. I to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o kwestię dopasowania. Tak się prezentuje ta pierwsza warstwa. Kiedy się robi chłodno, kiedy się robi deszczowo, to wykorzystujemy warstwę drugą, warstwę zewnętrzną. Ta warstwa zewnętrzna, zarówno kurtka, jak i spodnie, zostały stworzone z laminatu trzywarstwowego Gore-Texu. Jeżeli chodzi o sam Gore-Tex, to on tutaj jest zlaminowany z różnymi materiałami. Kurtka na barkach ma materiał Armacor, czyli laminat Gore-Texu z Armacorem. I to jest materiał, który jest połączeniem zarówno kordury, jak i kevlaru. I to jest zlaminowane z membraną Gore-Tex, bardzo odporny na przecieranie materiał. Natomiast w pozostałych miejscach jest to laminat Gore-Texu z nylonem. Ta kurtka, która jest drugą warstwą, nie powinniśmy jej traktować, myślę, jako tylko przeciwdeszczówki, dlatego że może być ona też wykorzystana po prostu w takie chłodniejsze dni i jest ta kurtka wyposażona w system wentylacji. Mamy duży zamek wentylacyjny, za zamkiem centralnym się on kryje, który możemy wykorzystać, taki panel wentylacyjny się nam tutaj tworzy. I zamki wentylacyjne również mamy na ramionach i dwa zamki wentylacyjne na plecach. Także możemy też tutaj przy tej warstwie zewnętrznej regulować sobie trochę wentylację. W spodniach mamy też zamki wentylacyjne na udach, także tu też kontrola nad wentylacją jest. Dodatkowo w miejscach narażonych na przetarcia mamy dodatkowe jeszcze printy, które są takim dodatkowym zabezpieczeniem tego materiału. Cały krój tej kurtki nie przypomina też takiej typowej kurtki adventure'owej. Ten krój jest znany mi z kurtki Component H2O, którą używam do jazdy w terenie, w takie właśnie chłodne dni. Tu mamy dokładnie ten sam krój, więc jest ona dość krótka i ma też takie zwężane rękawy. Bardzo dobry krój właśnie do jazdy w terenie. Nie krępuje ruchów, a wszystko idealnie przylega. Jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy, które są jeszcze w tej kurtce, no to warto zwrócić uwagę na kaptur, który też tutaj jest kapturem gore-texowym. I ten kaptur możemy, jeżeli ktoś go nie potrzebuje, możemy go odpiąć od kurtki i jeździć bez niego. Jeżeli chodzi o regulację, to mamy tak. W kurtce, w tej warstwie zewnętrznej mamy regulację za pomocą po prostu ściągacza w pasie i na rękawach mamy duże napy na rzep. Także też jesteśmy w stanie tutaj dopasować sobie tę kurtkę do naszej sylwetki, do naszych wymagań. Stratum GTX to jest taki zestaw niezwykle uniwersalny. Nie wiem, czy dla każdego, ale jeżeli ktoś lubi się ubierać warstwowo, to myślę, że powinien zwrócić uwagę właśnie na ten zestaw, który można wykorzystywać przez praktycznie cały sezon motocyklowy. Oczywiście dobierając odpowiednią bieliznę termoaktywną, która będzie tutaj świetnym uzupełnieniem całego tego kompletu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tego typu rozwiązaniach, o takim warstwowym ubieraniu się na motocykl. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!